Marek Krzemiński z Tychów od pewnego czasu działa na TikToku w sposób dla tego miejsca nietypowy. Pokazuje swoją chorą na Alzheimera mamę. Gdy pani Stasia owdowiała, jej syn zrezygnował z pracy i zajął się seniorką. Wcześniej był fotografem i filmowcem. W publikowanych filmach prezentuje, jak pracuje ze swoją mamą, układając klocki, pisząc czy nazywając podstawowe rzeczy. Poruszająca historia matki i syna w materiale Magdy Sincewicz. Stasia, jest kwietnia. Baranica. Uparta? Nie. Co? Mimo ogromnej miłości, którą widać na każdym kroku, słowo mama rzadko tu pada. Nie z braku chęci czy uczuć, pani Stanisława reaguje już wyłącznie na swoje imię. Mama nie reaguje często na wyraz mama i nawet czasami nie była świadoma tego, że jest moją mamą. Nie? Mam wrażenie, że czasami myśli, że jest moją partnerką, może moją żoną. Wszyscy, którzy do niej przychodzą, wszyscy, którzy są w moim jakby kręgu osób, czyli pielęgniarka, pani rehabilitantka, czy jacyś znajomi, którzy przychodzą, starają się do niej mówić Stasia i ona wie, że ona jest Stasia i jeszcze gdzieś tam na ten wyraz bardzo mocno reaguje. Niestety nie reaguje już na wszystko, co jeszcze zaledwie chwilę temu było tak naturalne. Pan Marek jednak nie poddaje się, codziennie ćwicząc z mamą podstawowe czynności, takie jak choćby nazywanie owoców. Co to jest, kochanie? Jabłko. Jabłko, podobne do jabłka. To jest gru? Gru? Gruszka. Ponad 103 tysiące obserwujących i ponad 2 miliony polubień pod filmikami, a jest ich cała masa. Dlaczego? By pokazać, czym jest choroba, ale też okazać wsparcie dla tych, którzy się z nią borykają. Zamysł był taki, żeby pokazać ludziom, którzy na starcie się poddają, czyli jeżeli dotyka choroba ich bliskich, nie wiem, męża, żonę, mamy, ojca czy dziadków, często ludzie na samym starcie się poddają. Chciałem po prostu jakby zakładając tego TikToka i ten content pokazując, chciałbym im udowodnić, że nawet osoba sama, tak jak ja, jest w stanie opiekować się, mimo tego, że to jest bardzo ciężkie zadanie. I zamiar był taki, żeby udowodnić ludziom, że można, żeby przynajmniej spróbowali. Od lat próbują także lekarze. Próbują zrozumieć, jak ratować tych, którzy cierpią z powodu Alzheimera, a nie jest to proste. Niestety nie dysponujemy jeszcze leczeniem przyczynowym, aczkolwiek trwają w tym kierunku intensywne badania. Natomiast leczymy pacjentów objawowo, czyli stosujemy leki, które łagodzą bądź znoszą objawy. Stosujemy leczenie psychologiczne. Bo to właśnie psychika w starciu z tą chorobą jest tu niezmiernie istotna. Codzienne bodźcowanie chorych ma na celu utrwalanie posiadanych jeszcze przez nich funkcji językowych, pamięciowych czy ruchowych. A dasz mi buźki? Dziękuję.